pogoda iście wędkarska na ryby, zwłaszcza na takie zawody, które pomagają rybom. Jedziemy do chłopaków i do jednych z ponad miliona wędkarzy, którzy postanowili zorganizować zawody, które pomagają rybom. A ta pogoda to oczywiście przygoda. Proszę, proszę. Proja! Oja! Szczęście przynieśliśmy. I kolejny pełnołuski. Tak jest. Proszę, ale ładne. Proszę bardzo. Jest przedstawiciel drapieżny. Ale dziękuję, że spotkaliście się tutaj i że mogliście spędzić tą fajną pogodę jak zwykle w czas. Ale tak lepiej niż ostatnio, bo ostatnio padał dzień, nie panie Jaku? Ryby dopisały, także jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie Rapi Ryby. Powitać, powitać. Przy holu akurat. Tutaj poprzedni kolega miał, ale no znowu wchodzą w zaczepy. A co on tam? Dziku, zostaw go. Młody, chodź tutaj. Chodź tutaj. Kota, zostaw. Tu zobaczysz zaraz rybę, jak dobrze pójdzie, wiesz? No. Jest rybka. Pomóc? Ładny karpik, proszę. Dziki, a może nie syp? Co na pana? Młody? Ja się rozbudził. Widziałeś karpiszka? Piękny jest. Piękna rybka. Mi się podobają takie pełnołuskie. Powyżej 5 kilo chyba ważą teraz. Aha. Pierwszy? Drugi? No proszę. Mimo załamania pogody, co? Rewelacyjnie na rybie nie jest. Chyba że to była taka już sroga jesień i cały czas taka pogoda, to inaczej, nie? A wczoraj słoneczko. A dzisiaj standardowo, jak to? Gratuluję. Idziemy, dziczku, dalej zobaczyć. Kota zostaw. A nie ma. Dobry, dobry. Dobry, cześć. O! I co się dzieje? O, młody, proszę. A Wojtas jest? No, Wojtasa nie ma. Miał chyba jechać, ale... I co, zarzuciliście? No, no ale no, muszę przerzucić, ale trochę ciężko, bo w jednym jest mocno. Ale jaja, to też jesteście hardkorowcy. No. Jak tam sam poczucie? Dobrze. Ale urosłeś. Proszę. Ale jakieś branie było coś? Na co masz? No na mięsne smaki głównie. Ale na kulkę, mam tak? Na robactwo. Drugi mam robactwo i kosy. Na kulkę? No tak. Umiesz łowić na kulki? Co? Umiesz łowić na kulki? No. Proszę. A dziki jak się rozochocił, nie? Dziku, co jest? Psia pogoda, nie? Zapachy są, koty łaziły, więc chcę znaleźć. Poszedł. Powitać, powitać. Tak, tak. Jaka akcja? O, proszę, z procą. Cześć. Dobry. Łowisz?
Ale sam też? Tak? Normalnie łowi sam. Proszę. Cześć. Proszę, cześć. No pokaż, zademonstruj. No już tutaj tą najgorszą przed chwilą za wirucha, jaka była ta karta. Tak? Macie już na koncie jednego? Jednego. Proszę. Pełno... Duży leszcz puścił. O! A ten, powiedz, pełnołuski czy jaki? Nie. Zwykły konstrukcji. No, teraz próbujemy trochę zalecić w przebiegu, bo jest troszeczkę problem z dokładnością na dwie wędki na dystansie. No tak, podwiewa lekko. Oj, lekko. 67 na godzinę w porywach. No, kolejne zawody i jest hardcore. Ja mówiłem już temu. Rzut tam, a ląduje na wprost. Nie? Ja mówię Marcinowi, że to zawody powinny się nazywać jakoś inaczej. Zawody Miętusa albo... No, pogoda na Miętusa, zgadza się. Jeszcze śnieg bym przepadł. Leszczyk na pokładzie, słyszałem. Wymarzona pogoda, nie? Tak. Jak zawsze już. Ale coś tam zaczynają skubać ten karpie. Powitać. No ja się śmieję, powinniśmy te zawody nazwać zawody Miętusa albo jakoś, żeby były adekwatne co do warunków. Co do ryby. Może co do ryby nawet. Krasz. Jestem spinningowy, więc w ogóle się nie... Nie wchodzę w ogóle w temat. Nie. Nawet się sobie w głowę nie zaprzątam. Powitać. Akurat przy zarzucie, no proszę sobie nie przeszkadzać. Nagramy jak. Z tej strony jeszcze, chociaż boczny wiatr, nie? No. Ale już się udało coś złowić? Witam. Sam jeden karas. Było kilka brań loszczyków. O. Ale drobnica. No, na razie grubych ryb nie ma. A, tam już jakieś karpie zaczęli łowić. No i tam słyszałem o tej strony też coś tam. I kolejne stanowisko. I też akurat zarzut. Poszło. Na środek. Cześć. Witam. I co, już też coś w siatce? Trzy karpiki, takie nieduże, tam około 3 kg i dwa leszczyki małe, takie żyletki, cienkie. A, no widzę, że dużo tego leszczyka jest tutaj właśnie. No znaczy ja często tutaj nie jestem, ale widzę, ale tam już mają też, że dużo leszczyków takich, no, jak dłoniaków, nie? Także ten, no coś tam jest, na razie nie jest najgorzej. Jak na tą pogodę, no. Wymarzoną, no, dopiero, w niedzielę. Nie jest tak najgorzej wcale. No nie, no już jest, ryby są. Aha. Dziku, co tam? Karpie łowią tam, z tamtej strony? No akurat byliśmy, jak jeden złowił, takiego tam trójki takie, nie? Aha. I tu ktoś na tej strony, po tej stronie też złowił jakiegoś większego. Aha. Tam na początku znowu są brania, ale wchodzą w kołki i co 15 minut ma i zrywa, nie? Zrywają się. Tak. No ważne, że coś się dzieje, że jakieś ryby biorą, nie? No to prawda, no. Na pustno się, na pustno nie siedzi. Te małe rybki to powinni wyławiać stąd. Szkoda zbiornika, nie wiem jak tutaj jest z przeduchami. Nie wiem, nie mam pojęcia, ja tutaj jestem drugi raz w sumie w tym roku, także teraz też byłem na jakichś tam zawodach. Nie jestem w stanie. Jak tyle bierze tego małego leszcza, to moim zdaniem trochę musi tutaj go być. No pewnie tak, pewnie spora jest populacja, nie? Zjada plankton nie może zjeść glonów i potem, a tu akurat nie znam tego zbiornika też, ale patrząc po tym, co się dzieje w Polsce, to o zakwit nie trudno, nie?
mało jest osób, które chce regulować sobie, nie? Te po głowie, żeby utrzymywać pokarm, który jest w zbiorniku, bo tu jeszcze pobiedy, bo powiedzmy sobie, wędkarze podkarmią, no nie, coś tam się ta ryba naje, ale ta mała będzie zjadała plankton i dalej te biogeny znowu będą ten plankton produkowały coraz więcej, jak będzie coraz więcej tych małych ryb, to zjedzą plankton i ten zakwit może wystąpić, nie? Czyli na plus to nie wychodzi, ta drobnica w zbiornikach jak jest. Nie, no ona jest fajna, nie? Ale drapieżnik musi być. A gdzie jest drapieżnik? Przeważnie dostaje od razu w łeb, nie? W sensie, że łowiony jest i tak dalej. Nawet jak tu jest tam, oby było te 5% drapieżnika, to już po tej ilości, co tam jest tych leszczyków, to on sobie nie poradzi z tym leszczykiem, nie? Więc... A też będzie zjadał szybciej pokarm tym większym rybom, które by naturalny pokarm chciały zjeść, nie? Więc... Nie widać, żeby te karpie były tam jakieś chudziutkie, ale mówię, one na palecie przecież, nie? No, pewnie towarów mają tyle na to. Tak. Więc metodą jest tam na stronie Ratuj Ryby, ogłosiłem taki przykład w zasadzie, że można by organizować zawody na małej rybie, na tyczkę i tak dalej. Nie podkarmiać, bo to też jest konieczność, bo co z tego, że jak podkarmimy i wyciągniemy rybę, to nadal wyrzucamy te biogeny, które namnażają te glony, nie? Więc to też nie jest metoda, ale nie podkarmiać, wiadomo, wiosną o tą parę robaczków, pinka i wystarczy, wiesz, co więcej. I nie wrzucać tej ryby, nie? Ograniczyć, niech to będzie tam 5% dla zbiornika i już jest jakiś oddech, nie? Już jest więcej pokarmu dla ryb naturalnego. Już ten naturalny pokarm sobie też dobrze radzi w zbiorniku, pomaga mu. No taka, mówię, prosta metoda. Wcześniej nikt na to nie zwracał uwagi, no bo jakoś ta atrofia była zachowana. No, w miarę tych ryb jeszcze kiedyś tam było, teraz jest dużo takich łowisk komercyjnych. One też zaczynają już tam żyć sobie, żyć. Ale też, no nie chcę powiedzieć tak bezpośrednio, gnić, nie? W sensie, że to jest tam długotrwały proces, a czasami szybki. Kto tu oczyści dno po 10 latach? No pewnie nikt, nie? No nikt. No. Żadna maszyna tutaj nie wiedzie, nie? Raczej nie. Dziczek rozbiegany w siódmym niebie. Dzień dobry, dzień dobry. O, akurat podejdziemy na... Będziemy ten. Zdradzać tajemnicę. To nie są tajemnice. Wszystkich świętych. Chyba, że Poliszynela. Albo. Proszę, przygotowujemy z kamyszkiem. Tak. Ekologicznie. Ekologicznie. I jak tam coś się dzieje? Dzieje się, ale nie każdemu. No tam po drugiej stronie też to coś tam już zaczyna. Tu jak była ta wichura z deszczem, to. Sędzia mówił, że na czterech stanowiskach jednocześnie, ale tam dalej trochę. Aha. A tutaj tylko skubnięcia takie były. No ale jesteśmy pełni nadziei, że nie tylko skubnięcia będą. Także... Jak na tą pogodę, to i tak odważne. Ja myślę, że deszcz im w ogóle nie przeszkadza. Nawet sprzyja. Po prostu trzeba swoje odczekać. Nie ma rady. Tak, zmiana teraz... Ale takie załamanie nie było, nie? W sensie... A tam takie załamanie. Załamanie to by było, jakby podały to ludzie. O, i będzie zarzut, Teraz tak, to jest prawa strona. Widzisz, Bejbej, tu masz jeszcze sygnalizatory, widziałaś? Jak żyłka się przesunie, to będzie pik, pik, pik. Wędkarz w samochodzie śpi, a tu się ryby same łapią, tak? I to jest technika, nie? To tytuł. Masz co zrobić.
Dziki skutecznie szuka kulek. Różne smaki poznaje. O, pierwszy raz jadłeś kulki, nie? Dziki? Smakują, powiedz, nie? Najlepiej owocowy. Ale kiełbasa też jest. Na razie mu nie mówimy. Niech... Nie. Niech się napcha kulkami. Grać. Cześć. Co, pierwszy dziku? Pierwszy dziku ci przywitał. O, kopie. W siódmym niebie jest. Ale jest taki, wiesz, pod jakiś pod pobudzony, nie? Kulek się najadł. Pogoda na niego działa. Ale i tak mamy lepiej niż w zeszłym roku, bo jeszcze nie pada śnieg. Ja mówię, zawody trzeba organizować koniecznie już w grudniu, już nie szukać lepszych pogód. Nazwać jakieś mintusem, zawody mintusa. Nie wiem, jak się stwierdzieli coś, nie? Tak. Ale nie, bo tak to w zeszłym roku mieliśmy śnieg. No. Na razie, wiesz, mamy drobny deszczyk, chwila było takiego wiatru, się zerwało, ale nie ma tragedii. Ale później się przejaśni. No, przesuwa się. Tak, ma przesunąć się to i... O. Sączkowo 2024. Zobaczcie, może jakąś rybkę pokażemy widzom. Masz tu... A! Powitać. Parasolki brakuje, nie? Tak słońce tak daje. W tym wietrze to raczej... Nie, no żartuję. Tam zwiało im. Ale coś pływa już w siatce? Jedna rybka taka dwukilowa, 2-2,5 kilo może. O, karpik. Tak. Czyżbyśmy mieli pierwszą kobietę łowiącą? Dzisiaj tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. I coś się dzieje? Nie. Cisza. Fajny deszczyk pada. No pogodę zawsze macie piękną. Piękną, nie? No, ja mówię grudzień od razu zrobić, po co się nastawiać, że będzie lepiej, jak nie będzie. Zawody na mitusie zrobić coś. No, hardkorowo jest. Tak widocznie musi być, nie? Ja się śmieję, bo na 800 imprez, jak zawsze organizujemy coś i tak dalej, to też zapowiadają pogodę taką no srogą, a jeszcze nie mieliśmy deszczu, nie? Poza tymi dwoma zawodami, na serio. No, w zeszłym roku to było też fatalnie, jak koleżanka startowała. Ale... Idziemy, sędzia. Powitać. No. Bardzo fajna pogoda. Bardzo fajna. Jak zwykle. Cześć. No. Ale coś się działo? Jedną obciarkę i jedno branie delikatne takie. Idziemy, bo tam jakaś waga jest potrzebna, więc patrzymy, co się będzie działo. Pomóc ci coś? Powitać. Nie zagadam, bo tam szybko idę zobaczyć, co jest na macie. Powitać. Dobry. A, przyjechaliśmy i zaraz zobaczcie, co się zrobiło. Cześć. Tam byliśmy na drugiej stronie i też pełno łuski. Mi się podobają. Widziałaś, baby? Ładny, podoba ci się? 10,980. Proszę bardzo. Zdjęcie? Nie chcesz? Chwyć go, będzie ładnie na ten, na relację chociaż. Dobrze. Wyjdzie jak na relację. Ładny jest. Piękny jest, no. Ale ładnie też wybarwiony. Piękna ryba. Ale tu jeden poszedł.
taka procedura. Fajnie, że te duże są od razu wypuszczane. Dobra metoda, no. Ładny, nie? Taki wybarwiony, nie? Widziałeś, jaki brzuszek miał? Duży, co? Dziki widziałeś? Tam kopiesz krety, a tutaj co się dzieje? Dziczku. Ale ma pysk. Ogonek się cieszy, serduszko na tyłku i pasuje. Idziemy dalej. Dziki, pokaż mordę. Chodź tu. Dziki. Powitać, powitać. Witam, witam. Cześć. Cześć. Coś tam pyka, pyka? No pyka. Czy tam ci w zgołowiu? Nie, pyka. Jednego mam 8800. O! No, ale kurwa. Też pełnołuski czy kubeski? Nie, golec. Golec. Mam takie pojedyncze uderzenie i koniec, nie? Aha. Powitać, powitać. Cześć. Pokaż, pokaż, zdradzamy, zdradzamy tajemnicę. Tak, no. Tajemnicę mogę brać, co nie biorą. Ciasno jak na ten wiatr, nie? Stanowisko. No, ciasno, no przed chwilą zerwałem, bo mi wiało wszystko. No, naprawdę, i to tak wcale nie wysoko jest, więc... Ciasne stanowisko. Idziemy dalej. Podbiera, jak się suszy, to dobry znak. To prawda. Szczęście do pogody, to wy macie. No. Ja mówię, na miętusa trzeba zrobić już te zawody, żeby nie szukać jakichś alternatyw, tylko od razu hardkorowo. No, my też myśleliśmy, że będzie 67 pory, to myśleliśmy, że to będzie fruwać wszystko. A ja się zgrzałem na grzybach, wiesz, teraz wyjdziesz, to rano masz zimno, po południu masz 17 i mnie tak załatwiło trochę. Okej. Na razie śpiwory wystarczają. Łe nie, no tak pod tym względem to ten, wiadomo, że. Piję łóżka w środku, tylko śpiwory, w ogóle ogrzewanie nie włączamy. Tak co, jest fajnie. Jeszcze fajnie. Powitać, powitać. Połowione, czy jeszcze... Mały karp. Kało. Proszę. No ale to do kogo nie podejdziemy, to coś tam jest, więc... No zawsze coś jest, można się pobawić. Proszę. No tam, no, mówię, tak zdradzam tajemnicę, bo wszędzie tak łazimy, takie dużo małych ryszczyków, takich dłoniaków, więc może one tak szarpią? No, jednego mam takiego. O! Oj! Wiedziałem, że to jest on. To jest on, już... To jest tych większych. Słyszałaś, baby? Widzisz, jak to jest? Madzia na spinning się nauczyła, nie? Więc ona tak nie... Tutaj poopisywałem jej, o co kaman. Ale ja też specjalistą nie jestem. O, tu profesjonalnie widzę. Dzień dobry, dzień dobry. Powitać. Cześć. Super pogoda, nie? No, ale chyba nie jest tak najgorzej. Coś kąsało? O, i chyba coś jest, nie? Leszczyki. Nie mam dwa karty jednego, takiego 10 kilo. O! Czyli na punkty blisko, a na duże punkty daleko, tak? Taka metoda. Idziemy dalej, się przywitać ze wszystkimi. Powodzenia. Powitać, powitać. Powitać, to jest łowienie, a nie tam. A nie tam jakieś tam.
Tak? Ile? Nie wiadomo. Kiczy, czy PLBS-a normalnie masakra. O! Ostatnio też mieli, i masz szczęście do nich. Już w ostatnim przypadku, a to normalnie powiem. Proszę, proszę. Pro ja! O ja! Szczęście przynieśliśmy. Tak jest. I kolejny pełno łuski. Tak jest. Proszę, ale ładne. Być to, że tego przymrozku nie było. Jednak. A no właśnie, bo niby wiatr i tak dalej, ale nie było zimno. Było, była ciepła. A, okej, okay, faktycznie, no. Jak się wyszło, to jest, ja mówię, no bo takie załamanie, ale to jakby załamanie jest, że front przeszedł, ale nie przeszła temperatura. Tak. Słusznie. Z piątku na sobotę był przymrozek, nie? Zdradzimy. I co, na kukurydzę? Czy na co? Nie. Kukurydza jest tak. Okej. Okay. Teraz co ci nie łowili dużych, to będą mogli zobaczyć, jaka metoda była skuteczna. Ale wrzuciłeś go do siatki. Tak, no bo... Ale już. Idzie drugi rozbójnik tutaj, organizator zawodów innych niż zwykle, czyli zawodów Ratuj Ryby, którym zawsze towarzyszy piękna pogoda. Nie ma śniegu. Nie ma śniegu. Zważymy wszystkie ryby. Waga jest. Wszystko zważmy, co? O, konia też masz? Nie, konia. A, konia. Okej, okay, dzień dobry. Też się od razu przyjdę przywitać przy okazji. Tak, idziemy ze stoiska na stoiskiem. Cześć. I co, też się coś tam udało? Nie, tam leszczyki na razie. Nic. Dużo małych leszczyków, nie? Co? Dużo tych małych leszczyków jest. Powinni ograniczać moim zdaniem. Szkoda pokarmu, szkoda glonów. Taki rog jest akurat. Tak? No. Ale co, rozmnożyły się czy zarybili tak? Nie wiem. Dużo jest, bardzo. Tam dłoniaków dużo, nawet takich dłoniaczków, nie? No. I tu blisko przy brzegu one są, także sobie na federka blisko punktują tymi leszczykami, a... Idę do... O, proszę. 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 Co za mina? No dobra, ja już bym dał tego typu, żeby się pan trzymał na dole. Worek. Bo one się nie posypały. No naprawdę. Potrafią być wrażenia po takim czymś. To ile czasu? No, 2 godziny przeszło. 2 godzinki? No proszę. Uniesiesz? Staty. Za dużo przeważono. Nie za dużo, tylko za długo. Czekaj, do tej strony. Sorry, że nie pomagam. Dobra. Trzydzieści trzy kilogramy. Karpiczków. Który? Ten? Taki duży by się wydawał. To ten? Ładny. Tak to wygląda, zobaczcie, na zawodach. Jeżeli można tam u pana? No kurde, tutaj jest tak stromo, niebezpiecznie, że... Ja dobra wyłapać. No jestem zszokowany lekko. Nie? Ładne ryby.
Dziki, co się działo? Widziałeś to? No, gdzie byłeś? Gdzie jest sędzia? On w siódmym niebie. Pelet mu zasmakował, wiesz? Wydaje nam się, że już suche karmy nie możemy kupować. Już teraz na pelecie będzie. Kolejne stanowiska. Już ostatnie. Dziczku, jak tam? Jakie tu stosują palety? Powiedz mi. Zasmakował mu palet, nie? Nigdy wcześniej nie jadł. Nie, dziki. Już posłuchaj karmię. Już teraz trzeba będzie, rozumiesz, do wędkarskiego jeździć ten. Nawet nie wiem, czy owocowe bardziej lubi, czy... I coś się działo? O! No ale tak jak się jednak przyszliśmy, to trochę tak, że padło, nie? Źle nie jest. Że się łapie, nie? No. Marek tam na końcu, tutaj sąsiad obok, też ma chyba 3 czy 4. O kurczę! Ładny zbiornik, zobaczcie. Piękna atmosfera, jak zwykle. Ale też się róży, ryba spławia, no dzieje się, nie? W sensie, że trochę tej ryby chyba tu jest, co? Nie, no tu jest dużo. Co, dziku? Do wody by wlazł. Nie, on tak szuka, musi mieć zajęcie. Ale wody nie. Krety, myszy, tak, do aportowania tak. Chętnie, nie chcę go tak mega moczyć, zresztą co tu będę rzucał. I zapachy, nie? Dużo zapachów nowych jest. Wody się napije. Tak. Dziki jest samowystarczalny, on tam w lesie przeżył parę tygodni sam, więc... Uciekł? Znalazłem go. I taki był, widać, że walczył tam z odyńcami, taki trochę poszarpany. Nie, młody? A teraz chodzimy do lasu, ale tropimy, nie? Nie goni, tylko jego zadaniem jest mi pokazać zwierzęcie. Nie, młody? Co, to nie widzę, że jest normalnie amba, że jest tak zamknięty w swoim świecie, że... Chodź tu. Co jest? Mokry, nie? Zadanie musi być. To jest pies do pracy, nie? On nie usiedzi. I coś padło? Witam serdecznie. 3 karpiki, 1 pełno łuski. Proszę. Nie za duże, ale... No ale kurczę, jak tak idziemy, to co drugie, co trzecie stanowisko, coś tam... Ten już 40 kilo ma tam? Bez jaj, no. Dobrze, że nie u mnie, bo zbyt wielki amator. A jeszcze szkoda z tym. Okej. Okay. Najpierw trzeba umieć wyciągnąć taką rybę. To nie jest takie stwierdzenie, że... Prawda. Pogoda fajna wpisała się. Troszeczkę pokropiło, ale no, nie trafi się dzisiaj. Słyszałem, że wcześniej był sandacz tutaj, że trochę go odłowili, że z drapieżnikami teraz gorzej. No to ktoś by jednak musiał te drobnice trochę wyregulować. Tak. Ryba wtedy bardziej zdrowa. No pokarmu więcej też dla tych glonów też na zjada. Tak. Także. Ale fajnie, teraz się zrobiło bardzo fajnie. Aby tak było dalej, to... Idziemy jeszcze tam nakręcić, przywitać. Coś się dzieje, widzicie? Każdy, co drugi coś ma. O, tutaj samochód musiał stać. Pewno tydzień. No, jacyś oszuści tutaj są. I co tam? Ale zero? Nie. Kurde. Wy zero? A, ale też to jakieś stanowisko płytkie? Czy nie? Co? Tak? No, słońce i tak dalej, to już po rybach, nie? Już to, co się miało wydarzyć, to już się wydarzyło. Siedem karpi? Proszę! O! Ojeju! A
stanowisko wydawałoby się takie, ale to chyba głębiej niż tam, bo tam jest znowu płytko przy brzegu. Płytko jednak. Płytko, tu podajnik wpada i od razu nadmieje. No i patrzysz, taką pogodę, tyle ryb? Na takiej płciźnie, nie? Chociaż lepiej jak wieje, jak jest płytko, nie? I jest woda zmocona, niż jak jest flauta, co? No. Można zaznaczyć, sorry, bo ja nie mówię karpi, nie? Można sobie zaznaczyć, że ile ryb na ten? Tak. I co, czas jest jeszcze, stopper i tak dalej, kiedy były łowione? Tutaj masz rzuconą 4 minuty temu, także to ma 5 minut temu, nie? Ale ja. To jest akurat mocna. Mocna jest. No, bo to jest dystansówka. A. Tam mocna, no. No ale niepozorna, nie? W sensie, że tworzywo dobre. Coś się dzieje. I jest karpiszonek. No uczcie się, nie? Ja się nie znam na karpiach, nie? Ale wy się znacie. Proszę. I coś się dzieje znowu. Gratulacje. Może się zaczęło? Zaczęło się czy nie? Chyba tak? O, jest. Coś. Kolejna rybka. No i specjalnie przyszliśmy do was, żeby szczęście przynieść i czekamy, i gdzie to wasze szczęście? No zmieńcie przynęty, może już macie wszystko zjedzone czy coś? No na pewno. Co? Bo tam, gdzie przychodzimy, tam łowią. O, to coś większego? Coś się dzieje. Wędka napięta. Krąży. Nie, on też taki waleczny, wydawał się potwór. Proszę. Proszę, i kolejne punkciki, i kolejna rybka. No trochę tego brzuszka ma. Kurwa, nie jest duża, ale była bardzo waleczna. No naprawdę. Dostał wigoru. No już wcześniej było widać, że tam złapany był, nie? Na wardze. No, trochę duży na to. No. Dobrze. Doświadczony. Dlatego nie chciał pewnie być wyciągany. Która to rybka? Czwarta rybka. Proszę. Bo koledzy, którzy ze stanowiska obok nic nie mają, to jakby pan tak wie. Możemy się podzielić. Drogą losowania. Dziki! Piotrek! Chodź po rybę, pan mówi, że mógłby ci dwie dać, jak ma 4, a ty nie masz. Nie, żartuję.
Nie jak tam dziczku na zawodach. Ile masz ryb? Mhm. Dziki ma najwięcej chyba, tak? Najwięcej masz, tak? Wołać sędziego? Będziesz gadał? Proszę. Dziki wie, że koło dzikiego samochodu należy się bawić, nie? Najbardziej dziczo, nie? Musiała być jakaś myszka kiedyś tutaj. Proszę bardzo. Jest przedstawiciel drapieżny. Sumik. Jest też łowca w postaci jedynej tutaj wędkarki na tych zawodach. Jak ma pani na imię? Marzena. Pani Marzena. Poszczęściło się. No zobacz, dotknij mu taką tarkę. Przejedź palcem. W tą stronę przejedź i przejedź w drugą. Okej, już wiem, no no. Ale nie masz żadnego spisku pochodów. Tu jest czysty. To jeszcze nie mówię. Coś się dzieje. Tam już jest wędkarz, który ponad 50 kg karpi złowił na stanowisku. No. Jest zabawa. Jest zabawa. Szczególne zawody. Jedyne z dwóch rodzajów zawodów w Polsce organizowanych, które pomagają rybom, o dziwo. Na tyle zawodów, które są organizowane. Będzie ognicho. Ważna rola została mi przypisana. Bardzo chciałbym wam podziękować za miłą, sympatyczną atmosferę. Żadnych zgrzytów nie było. Bardzo wam dziękuję za fajną atmosferę po prostu i za chęć wsparcia fundacji tu Sebastiana Ratuj Ryby. Brawo dla niego też. Ja przede wszystkim wam bardzo, bardzo dziękuję, bo jakby sytuacja jest taka, że jest 1,5 miliona wędkarzy, pewnie dziesiątki tysięcy zawodów są organizowane rocznie, a jesteście trzecimi zawodami, drugimi własnymi, zorganizowanymi właśnie przez Kamila i Marcina, które, co by nie powiedzieć, w jakiś tam sposób pomagają bezpośrednio rybom, nie? Że ja tak przynajmniej twierdzę, złudzenie to jest takie, tak, które infaktywne niestety, ale jeszcze gdzieś tam jestem takim tym naiwniakiem, że wiele wędkarzy zobaczy, że nad wodą może zrobić coś dobrego, przy okazji łowienia ryb oczywiście, to zbiornik będzie mieli naprawdę o wiele, wiele lepsze, nie? Ale tendencja jest taka, że dziś grabi naturalne zbiorniki, to ja nie widzę jakichś szans totalnych, nie zostanie komercja generalnie i tak dalej. Jest dużo fajnych metod i tak dalej, natomiast jest za bardzo mało działań tam. Ale dziękuję, że spotkaliście się tutaj i że mogliście spędzić tą fajną pogodę jak zwykle czas. Ale tak lepiej niż ostatnio, bo ostatnio padał ziemię, nie panie Jaku? Tak, ryby dopisały, także jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie Ratuj Ryby. Brawo za wody! Tak. I teraz zaczniemy od tych najważniejszych. Pierwsze miejsce z wynikiem 92 kg 90. 92 kilo. Deklarował wszystkich. Ale jaja. Brawa, brawa. No od ciebie też, tak, od ciebie też. Stanowisko numer 11, Jarku, 11. Drugie miejsce, też jedynka sektorowa z wynikiem 48-50. Tomek Kopeć. Trzecie
Trzecie miejsce z wynikiem 45-350, również jedynka sektorowa, Erwin Ratajczak. Żegnamy Sączkowo, żegnamy wszystkich wędkarzy, którzy tutaj zechcieli się zebrać i w tę cudowną pogodę z tęczą. No jakby nie padało, to by nie było tęczy, więc tak to, taka to sytuacja na koniec nas spotkała. Bardzo dużo ryb złowionych, bardzo dużo ryb. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Żegnając Sączkowo w takim to oto naturalnym anturażu. Pozdrawiamy i jeszcze raz dziękujemy wszystkim. 3200 zł to bardzo dużo generalnie. Tyle udało się uzbierać podczas zawodów wędkarskich. Podczas zawodów wędkarskich, które mają pomagać rybom. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję Marcinowi i Kamilowi, a teraz idę do banku wpłacić na konto Fundacji Ratuj Ryby środki przekazane od Was. Wpłaciłem pieniążki na konto. Dziękuję wszystkim naprawdę, bo są bardzo duże pieniądze. Dużo zadań jest wykonywanych, około 100 rocznie, ale wpłat jest około 2000, więc reszta jest na mojej głowie, ale nie o tym. Coś Wam chcę powiedzieć. Schowam się, żeby nie było hałasu ulicznego. Jest kwota wpłacona 3200 w Santanderze. Zakładałem konto 10 lat temu, zakładałem konto, które nazywa się non-profit. I nie pobierają żadnych opłat i tak dalej, tak dalej. I jak tutaj jest nas, sama nazwa wskazuje, potwierdzenie wpłaty na Fundację Ratuj Ryby 3200. Ale zostaje pobrana opłata za przyniesienie pieniędzy do banku. Wartości tam 0 ileś procenta dokładnie. To tutaj około 20 zł za to 3200. Ktoś powie, no dobra Staśkiewicz, nie narzekaj. Jesteś fundatorem, to tam dopłać i tak dalej. Tu nie chodzi o to, że dopłacę te 20 zł, bo chętnie dopłacę jako zbiórka z tymi jakby ludźmi. Znaczy w sensie no, dla zbiórki, tak? Ale tu chodzi o to, że jakbym potrzebował na jakiś sprzęt określoną kwotę i zbierał od ludzi określoną kwotę, to wpłacam do banku określoną kwotę, otrzymuję jakąś fakturę na określoną kwotę, za jakiś sprzęt może i tak dalej, współczuję tym, co rehabilitacje mają i inne fundacje tego typu, że mają określony koszt, idą wpłacać, bo ludzie się zrzucili na te pieniądze, idą wpłacać ze zbiórki publicznej i nie mają tyle pieniędzy, ile dostali, bo bank potrącił im kwotę. I ja potem rozliczam to, bo to jest zbiórka publiczna zgłoszona w Ministerstwie Cyfryzacji. Ja potem to wysyłam do Ministerstwa Cyfryzacji, wysyłam im druk 3200, no to wpłaciłem 3200. Nie, na koncie nie ma 3200. Jest pobrana prowizja o 20 zł. Ja mówię, dlaczego nie jest napisane tutaj, że została pobrana prowizja? A, bo tu się zajmuje już jakieś tam banki i tak dalej. Zobaczcie, w księgowości
ja też powiedziałem, że konto jest no profit. Nie ma żadnych opłat, nie ma prowizji żadnych, nie ma paliwa, nie ma nic. Wszystko jest na cel. Wszystko. 100% jest na cel. Tak chcę prowadzić tą fundację. Nie da się. Przez Santandera. Więc mam nadzieję, bo ja piszę tych zażaleń, naprawdę całe mnóstwo. Za każde zażalenie potem jest niby zwrot, większość jest zwrotów. No ale wiadomo, to tygodniami trwa, miesiącami to trwa. Ile czasu się na to poświęca? To może wiara podbije do tego Santandera i w końcu Santander dla fundacji, które są faktycznie no profit, nie będzie pobierał opłat od ludzi, bo ci ludzie zrzucają się na jakiś konkretny cel i ten cel tyle kosztuje. I uzbierają się jakieś środki i wpłacając do waszego banku nie ma się tych środków, które są potrzebne w takiej, a nie innej kwocie do realizacji. Santander, pozdrawiam was serdecznie, naprawdę. Dziesiątki razy to omawialiśmy. Za każdym razem jest to samo.